czasu dostałeś propozycję, na pewno dostawałeś propozycję walk ze wszystkich federacji? Z dwóch. Z dwóch. Nie chcesz się zgodzić? Nie chcę. Dlaczego? Jaki jest powód? Bo uważam, że nie po to kształciłem się tyle jako dziennikarz i poświęciłem całe moje życie ku temu, żeby nagle stać się freakfighterem. Nie mówię, że na pewno nigdy się nie wydarzy, ale uważam, że dużo więcej w życiu zrobię, zarobię i osiągnę jako dziennikarz, niż jeżeli raz się zdecyduję, żeby wejść do klatki. Bo tak, po pierwsze, nie będę robił wtedy wywiadów, po drugie, wiele osób naznaczy moją osobę jako właśnie tego już w środku środowiska, jednak chciałbym zostawić ten mianownik dziennikarza. Wiadomo, że jeżeli ktoś mi powie, Mati, dostaniesz taką a taką kwotę, którą kupisz sobie 3 mieszkania w Warszawie, to się zastanowię wtedy poważnie, ale uważam, że na wszystkie inne rzeczy jestem w stanie dojść do tych wszystkich rzeczy, nie dając się obijać w klatce, tak jakby. A nie troszeczkę nie kręci cię, żeby jednak Bardzo spróbować? Mnie kręciło to, bo uwielbiałem zawsze trenować, ale no to by trochę zabiło to dziennikarstwo. Więc być może, ale to naprawdę musi wiele wody w rzece upłynąć. Wiesz co, mówi się tak, że nie wiesz niczego, dopóki czegoś nie spróbujesz. Nie uważasz, że mogło być tak, że zupełnie inaczej jest niż będzie, niż myślisz, że gdybym mogłoby nie to. Robił kariery w dziennikarstwie, to na pewno bym się tym chciał zajmować, ale skoro jestem dziennikarzem na galach, no to nie za bardzo widzę połączenia. No dobra, Kiedyś no Monia dobra. Chciała, prawda? Wiesz co, ja lubię próbować nowych rzeczy w ja życiu. Ja wiem nawet, z kim byś chciała. Z kim? Z panią Murańską. A dlaczego z nią właśnie? No tak myślę. Ale ja nie mam nic do Asi Murańskiej. To byłoby ciekawe. A co by było ciekawego no, w naszym połączeniu? No to by pasowało. Jesteś młodsza.